dzisiejszym odcinku sekretnie chowam się w customie dla 100 lodowych skinów. A ja tego customa hostuję i muszę zgadnąć, którym skinem gra Rafał. W customie mamy dodatkowe zasady, że dany lód odpowiada danej klasie broni. A dodatkowo widzowie muszą mieć lodowe skiny. Wśród tych 66 osób jest tam gdzieś Rafał i moim zadaniem dzisiaj jest odgadnięcie właśnie, którym skinem on gra. I słuchajcie, możecie teraz zobaczyć, jakiego skina wybrałem. Dokładnie wybrałem coś takiego, czyli lotnia związana oczywiście z lodem. Zbierak również związany z lodami. Oczywiście plecak ubieramy. No i mamy kolejnie takiego skina. Taki jest mój zestaw na dzisiaj. Te skiny mają być związane właśnie z lodem, z niebieskim kolorem oraz z lodami. Także to jest mój zestaw na dzisiaj i wydaje mi się, że dzisiaj wygram. Okej, widzowie, mnie już władowało do lobby. Jak możecie zobaczyć, jestem jak na razie tutaj sam, nie ma nikogo z boku, o, tu się jakie tu są fajne skiny, widzowie się ładują. Teraz ja sobie też zrobię szybki przegląd, ale na razie nikogo koło nie ma, koło mnie nie ma i mi się właśnie wydaje, że większość będzie miała tego skina, czyli lodzika, a Rafał, on nie wybiera takich standardowych skinów, także na pewno on nie będzie zwykłym lodzikiem. Słuchajcie, Ewela mnie teraz nie słyszy i teraz tak, moim zadaniem jest zrobić teraz coś takiego, że muszę zdobyć jakiegoś loda, ponieważ tutaj macie grafikę, który lód odpowiada, jakim ekwipunkiem możemy grać. To jest taka dodatkowa zasada i wydaje mi się, że dzisiaj polecimy sobie dokładnie na to miejsce. Ostatnio też tu leciałem i powiem wam, że z lutem było nawet. I no, u mnie problem jest taki, że nie mam żadnego loda w ekwipunku i to jest trochę lipa. Dobra, mam dzisiaj ciężej, ponieważ rozłączyłam się z Rafałem na Discordzie i nie będę wyłapywała tutaj właśnie jego takich, wiecie, wpadek, że coś tam powie i ja się domyślę przez to. Także mam przegwizdane jednym słowem. Pewnie on też tam gada teraz. Ale lecimy do końca busa, wyskakujemy. Jak to zrobię, to mam normalnie, nie wiem, taki mózg, ale czuję, że to będzie zbyt ciężkie. Okej, ja już jestem na głowie miśka i słuchajcie, mamy szarą pompę. Na razie zabieram, oczywiście bijemy się od drugiej strefy, więc mamy teraz taki krótki czas na to, żeby przygotować sobie wszystko po kolei. Z tego co widzę, w ogóle na jaskinie prawie nikt nie lata. Nie wiem dlaczego, ale tutaj nikogo nie ma. Mamy 68 osób w gierce. Weźmiemy sobie na pewno kulojazd, to jest mega ważne. No i tak jak mówię, no będziemy musieli sobie ogarnąć tutaj loda, ponieważ dopiero jak loda zgarnę, to będę mógł wybrać bronie, którymi będę grał. Na razie zbieram wszystko, w razie czego jakbym tu miał tutaj jakiegoś trolla, no bo wiecie, różnie na tych odcinkach jest. Spadniemy sobie tutaj na dół i tutaj powinniśmy mieć lodówki, także weźmy się, wybijmy tu i tu gdzieś powinna być lodówka. Czekajcie, czy ona gdzieś tu będzie? Pytanie, czy mnie nie podwali gdzieś pod mapę? Nie. I uwaga, zaczynamy zabawę. Ja tutaj aż wygodnie się rozsiądę. Obserwuj i dobra. Tyle wiem z samego początku, tyle zdążyłam wyłapać. Rafał ma plecak lodowy, lotnię lodową, związaną z lodem, więc na pewno on będzie miał plecak, więc wszystkie osoby bez plecaka eliminujemy. No i mam nadzieję, że mi się jakoś to uda, bo tylko tyle wiem i niczego więcej się nie dowiem. I jeszcze, jak wiecie, Rafał często, bardzo często wybiera takie mega oryginalne skiny. Mam nadzieję, że teraz też tak zrobił, że nie tutaj nie stroluje mnie i nie wybierze zwykłego lodzika. I więc szukamy takiego skina, który będzie się najbardziej wyróżniał na tle innych. No i tutaj jeszcze lód określa kolor broni. Dobra, mamy prawie 300 matsu. A lodówki jak nie było, tak nie ma. Tu gdzieś będzie... A, wiem, gdzie jest lodówka. Tutaj jest lodówka. Proszę, niech będzie lodówka. Nie ma lodówki. Aha, taka lodówka. To niezła lodówka. Ej, powiem wam, że fajne rzeczy tu znajduję. Ej, tu też nie ma lodówki? Ej, gdzie są lodówki? Halo? Dobra, zbierajmy matsy na razie, bo na razie to jest lipa. Ej, dobra, przejdę tak sobie teraz wszystkich po kolei i sprawdzę, ile osób ma plecaki. No i ogólnie, na przykład to nie, moim zdaniem nie jest lodowe. Dwa lody jeszcze mam, może mieć dwa kolory broni, skubaniec. Ile razy już powiedziałem lodówka, widzowie, tyle razy zostawcie łapę w górę. Także jeśli mogę was prosić, bardzo was proszę o to teraz, zostawcie łapę w górę, żeby takich odcinków było więcej. Jeśli lubicie takie odcinki, no to koniecznie. I ciężkie, i patrzcie, wszyscy mają plecaki. I mało jest tych takich ludzików, ludzików. No dobra, tu mogę powiedzieć, że to na pewno nie jest Rafał. Tu akurat mogę powiedzieć na 100%, że to nie jest Rafał. Dobra, zbieram metal. Ej, słuchajcie, nie wiem, gdzie mogę znaleźć lodówkę. Ej, pełno jest tych takich skinów właśnie tych. Myślicie, że Rafał wybrał takiego skina? Na razie żaden skin mi się jakoś tak nie rzucił w oczy. No patrzcie, wszyscy mają te banany lodowe. Mi się wydaje, że Rafał może mieć jakiegoś takiego lodowego, ale nie banana. Dobra, zbierzemy sobie trochę matsów. W ogóle zobaczcie, co mi tu wyleciało. Nice. Dużo matsów mamy, bardzo dużo. On sobie też tak zbiera matsy. Ej, to jest zamknięte, dawaj tu, byku. Ej, gdzie są jeszcze zawsze lodówki? Ej, tu jest jakaś granata lodowa, czy mi się wydaje? Czekajcie. Ma fioletowe. Ej, poczekamy, jak ten ktoś wyjdzie z samochodu, bo tu coś czuję, że tu mogły być to Rafał, ale matsów nie ma. Rafał na pewno od samego początku zbiera matsy, więc szukajmy też osoby, która ma na samym początku dużo matsów. Na razie mamy full wszystkiego i full fajnych rzeczy. Także dzisiaj będzie zero fragów challenge, na tą chwilę tak to wygląda. No
No i wydaje mi się, że takiego zamrożonego pancake'a to mało kto ma. Jakoś mam pustkę w głowie, gdzie mogą być jeszcze lodówki. Mam naprawdę mega pustkę w głowie. Przyleciałem tutaj, bo zawsze były tutaj. Ej, a z wody mi nie wyleci czasami? Może z wody wyleci? Ej, no to jest możliwe. Znowu banan. Ja nie wiem, ale dzisiaj eliminuję banany. Na pewno, znaczy na pewno. No wydaje mi się, że Rafał nie będzie bananem. Taką babeczką też nie. Tak jak mówiłam, Rafał często wybiera facetów. Jak wybierze w dzisiejszym odcinku faceta, to znaczy, że Rafał tylko męskie skiny wybiera. Zawsze męskie skiny. Ale banana w dzisiejszym odcinku nie będę wybierała. O, bo czy ten skin jest lodowy? Na pewno Rafał ma więcej lodowych skinów, więc wydaje mi się, a nie ma lodzika, także tutaj też możemy go wyeliminować, bo Rafał ma na pewno ma lodzika. Nie no, ktoś tu otworzył, a tu loda się nie da kupić. Ej, no ludzie, no dajcież. Banan, tak jak mówiłam, banana nie bierzemy pod uwagę, a pewnie Rafał wybrał banana. To nie będzie udany custom, oj nie. Mam jeszcze chwilę, bo zaraz się zamknie ta strefa. O, akurat strefa jest taka, a ja nie mam loda. Nie, to jakoś mi nie przekonuje mnie, że to jest Rafał. Dobra, tu mamy lodówkę. Dobra, będę miał chyba lodówkę. Tylko teraz muszę mieć loda takiego jak trzeba. I na razie nie mam żadnego faworyta. A mam tego lodowego pancake'a, tak? Czy on nie miał lodzika? Miał chyba lodzika. Musimy za chwilę wrócić do niego. A miał mówić, że nie jest lodowy, a on chyba tego loda. Dobra, ale Rafał na pewno wybrał coś takiego, wiecie, niebieskiego. Z tego co widzę, tutaj jest jakaś lodówka. Tylko czy ja tam dolecę? Wtedy co trzeba. Dobra, zobaczymy, że tutaj będzie jakiś oryginalny... Nie, dobra, matsów nie ma. Ej, lecę jeszcze tutaj, na piły. Dobra, i pierwsza osoba, która tak, ma lodzika zielonego, ma zielone bronie, ma kilof lodowy, plecak lodowy, sam jest lodowy, ma dużo matsów, więc to już jest jakiś trop, że to może być Rafał. Ale banan, miał mnie wybierać bananów. Ale on tutaj kampi i celuje, patrzcie się. A czy Rafał może mnie troluje? On może gra z kimś i to był on. Dwa banany się teamują. Ej, myślicie, że Rafał mnie troluje? I dlatego się chciał rozłączyć na Discordzie? O, jak tak się okaże, to ja mu dam. Ogółem jest bardzo źle, bardzo źle. Co tu się w ogóle dzieje? Patrzcie, dwa banany na sobie siedzą i lodzik z tyłu. Ej, o co chodzi tutaj? Co tu się podziało? Ja cię kręcę. Nie wiem, to wyglądało dziwnie. Dobra, musimy wyjść tu do góry i wejdziemy sobie do strefki. Ej, ta strefa dojdzie teraz i się mogą już bić. Jestem załamany. Naprawdę, widzowie, jestem załamany aktualnie. Ej, ludzie, ci, którzy grają w tych customach, to widać, że już dużo tych customów było u nas, bo oni już mają taktykę do grania. Wszyscy jeżdżą samochodami i na samym końcu jest tyle ludzi, że głowa mała i to już wygląda, jakby to była, nie wiem, mecz o, nie wiem, 100 tysięcy dolarów. Ależ ja teraz ryzykuję. Dobra. Bóg nade mną czuwa, widzowie. Ja muszę tego loda. Dobra, jest lodówka. Dobra, są lody. Niebieskiego. Kurczę, a miałem fioletowego. Dobra, jednego muszę zostawić. Czyli nie mogę pompy na tą chwilę używać. Dobra, jesteśmy w strefie. O, ja cię kręcę. No co to w ogóle jest za walka, ty, żebym ja nie zginął. Dobra, i tego loda już muszę trzymać w ekwipunku. Czyli mogę używać tylko M-ki. Ja na razie zostaję sobie tą brońkę. Tam jest lama. Nie, to są ruchy. Rafał nie ma takich ruchów. To nie jest na pewno Rafał. Taka babeczka. Ja też taką babeczkę mam. Dobra, na 2 HP, no trudno. I tak nie mam za co tego zabrać. Też ta. Nie wiem czemu, ale ten skin mi nie pasuje do niego. Albo banany, albo te babeczki. I teraz tak. Takiego skina też mało kto ma. Patrzcie się, ile maców. Ściany Rafał zbiera. Zielone. Tak. Dobra. Albo to jest Rafał. Na razie dajemy, że to może być Rafał. Bo ten skin się moim zdaniem wyróżnia. Tu mi nie wczytał skinów. Patrzcie się, jakie oszustwo. Ciekawe, co tam u Rafała. I na Discordzie, jak gadaliśmy, to było fajnie. Ja nie wiem tutaj, co on robi. On tam się może poci, bo akurat może on jedzie tym tirem i nie idzie mu to. I no tak, Rafał, bo on bierze, by jeździł tirem. Więc dajemy kolejną osobę. A tutaj ktoś kampi w tirze. O co to chodzi? To jest ten z tym kilofem. Czyli nie mówcie, że ten pancake z lodowy spadł. Dobra. Ej, ale fart. Coś niesamowitego, widzowie. Jaki fart. Dobra, to bierzemy teraz tak. No musimy tak zabrać. Mamy leczenie, bo leczenie mogę mieć każdy, no nie? Tego fioletowego, tego nie mogę mieć. Więc zabiorę sobie wyrwę na wynos. To mi się wczytało, ale nie, to wygląda... nie podoba mi się ten skin. Mam nadzieję, że go Rafał nie wybrał. Okej, cofamy się tutaj. O, zaczynamy od początku. Szukam pancake'a. A jest jeszcze drugi taki. Jestem ciekaw, czy inni mają kulkę w ekwipunku cały czas. Ale dostałem strefę. No nie wygląda to dobrze, tak szczerze. Namówiłam na początku, że to może być Rafał, ale ten gościu nie miał... A, on może nie miał loda, bo nie mógł znaleźć namiotu. Był w namiotach... O nie, już go nie ma. Czy to był Rafał? Nie. Mam nadzieję, że to nie był Rafał. Ale właśnie, nie wszyscy mieli pewnie na początku lodziki, bo oni sobie je schowali wcześniej w namiotach i może nie zdążyli jeszcze otworzyć tych namiotów, znaleźć tych namiotów. Okej. O! To jest Rafał.
bandażownica. Powiedział, że ma plecak, a nie ma plecaka, żeby mnie strollować. Ten skin mega mi pasuje do Rafała. On na pewno, jakby miał do wybioru jakąś babeczkę w super fajnym ciuszku, takim jak ta taka niebieska tam, w spódniczce fajnej w śnieżki, to on by wybrał takiego Yeti. Ale szukam jeszcze tego pancake'a. Dobra, to jest ten, co mówiłam, że Rafał może nim być. Myślisz, że Rafał by tak kampił? Tu ktoś będzie szedł, tędy. I nie mówcie, że ten, nie, ja tego co obstawiałam najwięcej. Dobra, 20, o, dostał mocno. Nie ma go, on padł. Jak to jest możliwe? Teamują się, patrzcie się. Dobra, on będzie miał przypał tu, ten ziomek, trzymamy go teraz. Chyba, że ma snajpę, to będzie ciężko. Biało. Czy on jest w strefie? Chyba nie. No! Koinka. Nie, no to ktoś musi myśleć, żeby zrobić coś takiego. Ja na przykład, jakbym grała taki turniej, to bym nie pomyślała o tym, że mogę sobie wymienić bronię i wymienić loda na inny kolor. Na razie obstawiam 99% na tego skina. Dobra, zmienimy sobie może na cegłę na razie. Ktoś tutaj jest chyba. Ej, oni się tu... Ej, zabrał mi! Ten ziomek ma przypał tu. Ale mi walnął. Mądre to było. Ale nie, mi ten Yeti pasuje do Rafała. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Bałwan? Bałwan też mi pasuje do Rafała. Jakkolwiek to brzmi. Ale tamten Yeti jest bardziej taki lodowy. Ej, iść za intuicją. Intuicja mi podpowiada, że Yeti to Rafał. No gin. Nie wiem, czy on... Ej, znowu mi ktoś ukradł fraga, no. Dobra, teraz mi to wygląda, że to też mógł być Rafał. Tam się chłop na mnie czai, widzicie to? Dobra, czy wierzymy Rafałowi, że wybrał plecak na początku lodowy, czy mnie trollował i on nie ma plecaka i specjalnie nie ubrał plecaka? Wow, ale dostałem. No i akurat strefa musi iść. Pooglądam chwilkę tego Yeti i zobaczę, jak Rafał gra. On tutaj tym wyciąganiem... No Rafał jak gra, to myśli, także mi się wydaje, że to może być on. Jak będzie przejmował ten gościu Highgrounda, to znaczy, że... Poczekajmy, jeszcze 6 osób, mam jeszcze czas. Rafał tak lubi edytować góry. Po ruchach teraz ocenię, czy on tak się rusza, czy nie. Rafał lubi takie daszki, wskakuj tak. Mam jeszcze 6 osób. Czy Rafał lubi tą broń? Czy on by grał tylko jedną bronią? Jest góra, jest dobrze, 16 osób. Dobra, niech będzie co będzie. Dużo maców, bandażownica... 15 ścian, Rafał lubi zbierać ściany. Nie ma plecaka, z tym plecakiem, jak mi okłamał na początku, to ja mu kurczę dam, więc obstawiam na tego skina. Nie wiem, Rafał mi teraz nie odpowie, bo go niestety nie słyszę, ale zobaczymy. Muszę uważać. Muszę się uleczyć w ogóle. Ty. Patrzcie się, chwilę się poleczyłem i już mam gościa. A te dwa bałwany, nie bałwany, tylko banany. Ciekawe, czy żyją jeszcze, czy się teamują. Biało, no i znowu on nie będzie mój. Patrzcie się, a nie mam shotguna, żeby tam wejść. Dobra, powinien być mój. Dobra. Dobra, to Rafał to jest to? Nie, już za późno. Dobra, czyli moja druga odpowiedź, że to jest Rafał, bo Rafał zawsze na Highgrounda idzie. Szkoda, że sobie ludzie zabierają moje rzeczy, nie? Leży. Dobra, czyli to jest... Ja mówiłam wam. Nie wiem, czy to mówiłam, czy nie. Na początku stwierdziłam, że to nie jest on. Ci dawałam. Nie wiem, bo w głowie sobie myślałam, że to może być też on. Mówiłam, że jest taki wyróżniający się. Więc moja druga odpowiedź to, że to ten skin. Ale niestety po czasie, także pierwsza to Yeti, a druga, że to rybka. Zobaczymy, czy mi się udało. Oczywiście, jak to nie Yeti, no to przegrałam, ale jak będzie to rybka, to znaczy, że jestem dobra w 50% w to. Rafał zawsze Highgrounda przejmuje, patrzcie się. No i fioletowe, lepsze bronie. Wydaje mi się, że Rafał jak miał możliwość sobie znalezienia lodzików, to znalazłby sobie lepsze właśnie. Dobra, biją się o górę, ja się muszę prze... O, nie mam dużo matsów. Moje matsy się powoli kończą. Nie! Yeti przejął Highgrounda! Yeti przeszedł na Highgrounda! I to może się okazać prawda! To może się okazać prawda! To może być właśnie Rafał! Ja nie wierzyłam w Yetiego, ja myślałam, że on będzie siedział na dole, a to się okazało, że Rafał cicha woda już rzeczywiście przejmie Highgrounda. Dobra, to ja już jestem przekonana w 100% teraz, czy rzeczywiście to jest Rafał i dobrze, że obstawiłam tego Yetiego, a nie tamtą rybę, bo to jest Rafał na 1000000%. No bijcie się, bijcie się! Pamiętajcie, gdzie dwóch się bije, tam Rafa nie skorzysta. No, gdzie oni są?
kurde. Nie mam się czym uleczyć. Choinka! I wygrał. Jak to jest, Rafał, to normalnie... I bestia Morlinek, no znowu bestia już któryś raz wygrywa. W sumie jestem ciekaw, czy Ewela odgadła. Wygrałeś i byłeś Yetim. Nie. Rybą z lodem. Nie. To kim? Johnson ze skrzydłami. Taki w zdresie? No. To może on, że z